Darzyn od wielu lat dużą uwagę poświęca sprawom związanym z rozwojem sportu i rekreacji. Kultura fizyczna oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, a także dbałość o nowoczesną bazę sportową są bardzo ważne w podejmowanych działaniach i planowanych inwestycjach. Zostało to docenione m.in. kilkakrotnym przyznaniem tytułu Sportowa Gmina w ogólnopolskim rankingu. Na terenie gminy Nadarzyn koordynatorem działań sportowych jest przede wszystkim Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie, który zarządza większością obiektów rekreacyjno-sportowych. GOS jest organizatorem bądź współorganizatorem zawodów, meczów, imprez rekreacyjno-sportowych. Największymi imprezami zorganizowanymi lub współorganizowanymi przez GOS były m.in. mecze kadry Polski w tenisie stołowym i piłce nożnej, mecze piłkarskie drugiej ligi, mecze ekstraklasy kobiet i mecze z tenisie stołowym, wojewódzkie i ogólnopolskie turnieje klasyfikacyjne w tenisie stołowym oraz wojewódzkie i ogólnopolskie zawody piłki siatkowej i mini siatkówki, dziewcząt oraz gminne dożynki. Z każdym rokiem rozszerzana jest oferta sportowa i rekreacyjna dla mieszkańców naszej gminy. Systematyczne rozszerzenie oferty sportowej stwarza dużą możliwość wyboru dyscyplin, w których zarówno dzieci, jak i dorośli mogą realizować swoje ambicje sportowe, a co za tym idzie, promocję zdrowego stylu życia. Możliwe jest to dzięki pełnej współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Sportu w Nadarzynie i klubami sportowymi, organizacjami o charakterze rekreacyjnym, sportowym i kulturalnym na terenie naszej gminy oraz przedszkolami i szkołami. Na terenie gminy Nadarzyn znajdują się 3 pełnowymiarowe hale widowiskowo-sportowe w Nadarzynie i w Ruścu. Kompleks obiektów sportowych GOS przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie. Kompleks boisk sportowych w Kostowcu oraz w Ruścu powstały w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012. Stadion sportowy Gminnego Ośrodka Sportu skrytą trybuną na ponad 800 miejsc, który stanowi bazę rekreacyjno-sportową dla organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych, imprez dla dzieci w każdym wieku, a głównie sekcji piłki nożnej Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Nadarzyn. Także przy stadionie znajdują się 2 pełnowymiarowe boiska do siatkówki plażowej. Ponadto sale gimnastyczne znajdują się przy publicznych placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach. Przy Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej i Młochowie, budowana obecnie przy Szkole Podstawowej w Kostowcu, kompleks sportowy przy Szkole Podstawowej w Ruścu. Czy oddana do użytku w 2013 roku sala sportowa przy przedszkolu publicznym w Nadarzynie. Na terenie gminy znajdują się również ogólnodostępne place zabaw dla dzieci oraz 10 zewnętrznych siłowni, a także kompleks rekreacyjny dla mieszkańców NSM Nadarzyn, czy powstałe w 2017 roku boisko przy nowej świetlicy NOK w Parolach. Na siłowniach i w salach fitness prowadzone są różnorodne zajęcia, z których chętnie korzystają mieszkańcy gminy. Dzięki nakładom i staraniom na samorządu lokalnego oraz współpracy z instytucjami, osobami, które zaangażowane są w rozwój kultury fizycznej i rekreacji, nowoczesne obiekty sportowe tętnią życiem i są wykorzystywane we właściwy sposób. A kolejne sukcesy sportowe naszych mieszkańców potwierdzają zasadność wydawania środków publicznych. Wśród największych sukcesów sportowych mieszkańców naszej gminy są: drużynowe Mistrzostwo Polski Seniorek w tenisie stołowym, liczne medale Mistrzostw Mazowsza, Polski, Europy i świata w tenisie stołowym, sportach walki oraz piłce siatkowej. 9-krotne zwycięstwo klubu GLKS Nadarzyn w rankingu Ministerstwa Sportu i Turystyki na najlepszy klub we współzawodnictwie dzieci i młodzieży. Udział zespołu seniorów w rozgrywkach drugiej ligi Polskiego Związku Piłki Nożnej. Udział zespołu seniorek w rozgrywkach drugiej ligi Polskiego Związku Piłki Siatkowej, organizacja licznych zawodów na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym w tenisie stołowym, piłce siatkowej i badmintonie. Wśród imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Sportu, cieszących się ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców naszej gminy, są odbywające się cykliczne Poland Bike Marathon, Ojcowie na Start, Marsz po Zdrowie, wycieczki rowerowe dla mieszkańców gminy. W 2017 roku w organizacjach kultury fizycznej działających na terenie gminy Nadarzyn sport uprawiało 824 osoby.